Kuźnią talentów w wioślarstwie i kajakarstwie jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Wielkiego w Wałczu. Właśnie w tej szkole kajakarze Karolina Naja, Adrianna Konkol oraz Wiktor Głazunow uczyli się i trenowali. Wszyscy ci zawodnicy charakteryzują się taką systematycznością, takim zaangażowaniem i są to zawodnicy, tak powiem kolokwialnie, charakterni. Karolina Naja oraz Adrianna Konkol popłyną w czwórce wraz z Anną Puławską oraz Dominiką Putto i są wymieniane w roli faworytek do złotego medalu. Ale to nie jedyny akcent Wałecki na igrzyskach w Paryżu. W barwach reprezentacji Niemiec wystąpi inna wychowanka Wałeckiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Paulina Paszek. Z najmniejszą presją na igrzyskach wystąpi wychowanek Józefa i Tomasza Jobków, judoka Adam Stodolski. Zawodnik UKS-u Leśnik Kaczory dowiedział się, że będzie bronił barw naszego kraju zaledwie 3 tygodnie temu, po wycofaniu się z udziału w igrzyskach zawodników z Rosji oraz dyskwalifikacji judoki z Kuby. Adam Stodolski nie miał szczęścia w losowaniu swoich przeciwników w eliminacjach. Wylosował Włocha Lombardo, który na ostatnich igrzyskach w Tokio był 5. 2 lata temu na Mistrzostwach Świata był wicemistrzem świata. No, w związku z tym jest to zawodnik dużej klasy, ale to nie znaczy, że nie można go pokonać. Adam Stodolski swoją walkę z Manuelem Lombardo stoczy w poniedziałek po godzinie 10. Transmisję z tej walki i innych eliminacyjnych będzie można obejrzeć w specjalnej strefie kibica, która zostanie przygotowana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach.